Witajcie wszyscy! Z tej strony znowu Starkej i chyba nareszcie udało mi się zwalczyć problem głośnego mikrofonu. No i cóż, dzisiaj gramy dalej w Sekiro i naszym celem jest w sumie dowiedzieć się, o co chodzi z tym wonożem, który ostatnio mnie wziął i no w sumie można wręcz powiedzieć, że zabił. Tak więc no, nawet nie będę narzekał czy mówił, co jest w planach, bo to jest raczej oczywiste. Chcę jak najszybciej uciec od tego wonża. Nie wiem, czy tutaj nie powinienem się ukryć. Chyba? Chyba tym razem się udało. Da. Ale nie ukrywam, duży bydlak. I nie wiem, czy to zwiastuje cokolwiek dobrego. Ale kto wie, może to nie jest takie groźne, jak się wydawało. I nawet to będzie jakiś sprzymierzeniec czy coś. Chociaż nie wiem, co mam myśleć o tym czymś. No dobra, wiecie co, no nie, ja dosłownie naprawdę nie wiem. Mam tu przesiedzieć, czy jak? Bo nie ukrywam, że tak trochę mnie to niepokoi wszystko. Chyba tak. Wiecie, nawet ja nie będę czekał, ja po prostu uciekam. Tak. To był mądry ruch. Jezusie, nie. Wielkie wąsze. Czegoś coś tu jeszcze... Czego tu nie było w tych grach? Ja chyba już wszystko było. Ja zawsze muszę gdzieś spadać. To chyba się tak spadłem, także spadłem, że nikt tego nie przewidział. A może jeszcze aż tak źle nie jest ze mną. Chociaż wąż wrócił. Więc chyba nawet dobrze, że tam spadłem. Z jakim z tym dziadostwem mam wygrać? Co? Toż to... To jakaś katorga będzie! Jezu, nie no. Ja nie lubię wonuszów ogólnie. Zbiorę takich dużych. Nie to, że coś, ale po prostu no... Nie lubię ich. Żeby nie było... Niedomówień czy coś. Nie lubię wążów. Nie mam żadnego lęku czy coś, ale po prostu ich, no, najprościej w świecie nie lubię. Coś mi mówi, że ten wąż naprawdę jest... No, dosyć groźny zawodnik. Nie wiem, jak to komentować, po prostu... Duża bestia. I chyba to tyle, co mam tak szczerze do powiedzenia. A nie było, gdyby sobie polasł, gdzieś uciekł, poszedł, czy cokolwiek, no... Ja tak nie wiem, czy ja dobrze w ogóle robię, idąc tutaj. Pewnie będę tego żałował wcześniej czy później. Ale no cóż... Ja mam wyboru. Coś muszę zrobić. O, co to jest? A! Ukrywanie się przed wążem. A nie! O Jezu! Czy teraz powinienem wiać, czy jak? Chyba tak. Ja tylko czy w dobrą stronę biegnę. Tego bym się nie spodziewał. O
Jezusie. No wybaczcie, że tak komentuję emocjonalnie, najpierw ci mówiąc, ale... Wow. Co? To było coś jak nic. Wow. Spuściłem go już tak na amen, czy jak? Ojej. Niezłe to było. Ale nie zmienia to i tak mojego... Co to? Ziarno pęknięcia? Ziarnia kokoryczy, które wydają głośny dźwięk, gdy pękają. Przydatne do przerwania efektów technik iluzji. Okej, nie wiem, co to oznacza. Istnienie iluzji oznacza, że ktoś ją stworzył. Aby unicestwić widma i wrócić do rzeczywistości, należy pokonać twórcę iluzji. Ziarna pęknięcia mogą w tym bardzo pomóc coś takiego. Ha? Ciekawe. Dobra, tylko co mi to daje? No fajnie, mam jakieś tam nowe ziarenka czy coś, ale... do... Znowu mała ślepota się chyba uaktywnia. A może chodzi o to, że po prostu tutaj coś trzeba użyć gdzieś tych ziaren. Wiecie co, pewnie pożałuję, ale... A. Marnowałem pewnie jakiś super cenny przedmiot, który był mi bardzo potrzebny w jakimś konkretnym miejscu, x, y, z i tyle. A może tu miałem przyjść wcześniej? I teraz niepotrzebnie się wracam. To jest bardzo prawdopodobne. Ale z drugiej strony, gdzie indziej mógłbym pójść? No wiecie co, to jest takie trudne granie w to Sekiro. Chyba szczerze, tak się nigdy nie gubiłem w żadnej grze od From Software. Dobra, może nigdy to jest trochę przesada, ale jednak no. Czyli, że to nie ma znaczenia? Co, jak, gdzie? Zawsze mnie wyrzuci tak samo. W dół? Nie, nie tym razem. Tutaj oczywiście niczego też nie będzie. Wiecie co, no nie wiem. Prosiłbym was, żebyście pozwolili mi się trochę pomyśleć i w ogóle, ale... Czy to ma jakikolwiek większy sens? Nie no, może gdzieś tutaj coś pominąłem, jak zwykle. Zresztą... Kto wie. To jest w sumie taki mój klasyczny tekst. W sumie Sekiro, kto wie. No, dosłownie ślepy zaułek po raz kolejny. Jest, jak wybaczysz, tak sterczy ten wilk, czy jak go tam zwać. Po prostu się zamyśliłem. A tu coś jest. Żeby tutaj coś było takiego. A dobra, nie, to jest tylko takie po prostu miejsce, żeby nie umrzeć głupio. Nie no, ślepota nie boli, więc pozwólcie, że ja nawet cięcie zrobię. Spróbuję poszukać na spokojnie. Dobra, wiecie co, ja tam nie mogę znaleźć przejścia, więc albo jestem ślepy i głupi. Bardzo możliwe, w szczególności z takim moim skłonnością do upadania. Albo nie wiem co, więc pozwólcie, że po prostu spróbuję zawrócić. Może jak zawrócimy, to się znajdzie cokolwiek. Tylko jeszcze wychlejemy to, bo no. Wolę jednak chodzić o pełni zdrowia, wtedy chociaż jeden upadek mnie nie zabije. Ciekawe tylko, czy jest powrót jakikolwiek dostęp. Nie. Nie. Wiecie co, chyba nawet nie ma dostępu do powrotu, więc... Z tego mógłbym wywnioskować, że jednak... Nie powinniśmy się wracać czy coś, ale... Skąd ja to mogę wiedzieć? Dobra, wiecie co, no wybaczcie, nie wiem co, jak i w ogóle, więc nawet jeśli to ma być jakiś wielki problem, to wolę się wrócić chociażby do tego posążka, z którego ostatnio korzystałem. Może to jest dobry pomysł, może nie. Nie no, nie będę wam ukrywał. Naprawdę przez takie rzeczy jak to zastanawiam, czy by nie próbować zmienić jednak motywu
ogrywania Sekiro na co dwudniowy. A nawet jeszcze rzadsze, jak po prostu coś odkryję, gdyż no. Widzicie sami, jak to wygląda. Nie no, ale... Tak myślałem o tym wrócić tutaj po coś, ale co to da? Przecież tutaj niczego nie ma. Co? Nie wiem, o czym ja myślałem, przecież naprawdę niczego nie ma dosłownie. Zaraz było to miejsce, gdzie ten wewonusz się pojawiał i co mi to da? No wonusza nie ma, ale... Chyba, że... chyba widzę swój idiotyzm. Widzę miejsce, do którego chyba miałem pójść, czy coś. Wiecie co, no możliwe. Tylko, że stąd się tam nie dostanę, tak patrząc ogólnie. Co, z tej gałęzi? Możliwe. A nie, no przecież ja tutaj biegłem, uciekając przed wążem. Całą tą drogę przeszedłem jeszcze raz, tylko po to, żeby wrócić tu. Nie no, niemożliwe. Wiesz, że to nie no... Chciałbym wam pokazać więcej Sekiro i w ogóle, ale... No... Jestem ślepy. To dosłownie ślepy. Nie mam pomysłu, gdzie to może być, co, jak. Więc no na tym można bym taki krótki odcinek wrzucił i może dacie mi jakieś podpowiedzi, o co bym naprawdę niezmiernie prosił, bo jednak... No nie mogę zauważyć żadnego szczegółu nawet. Chyba, że... No widzę tu wiele miejsc takich, które mogły coś sugerować, ale... Wybaczcie, uderzyłem ręką w biurko. Jednak nie mogę znaleźć niczego, co tak... Mówiąc... Czy nawet uogólniając... Czegoś, co by mogło mi pomóc mnie nakierować na prawidłową drogę. Okej, jestem tutaj. Uciekłem tu przed wężem. Gdzie teraz? Gdzie teraz? Więc cóż, no... W sumie może kilkanaście minut tego materiału wyjdzie. Dobra, wiecie co? Jednak jestem naprawdę idiotą. I to jeszcze ślepym idiotą, co jest najgorsze. Tak. Nie chciałem się poddawać i nawet po prostu zrobić wam krótszy odcinek z Sekiro, bylebym tylko jakikolwiek wam dał, żebyście nie byli zawiedzeni. Myślałem o przejściu na format co dwudniowy, ale jednak to nie jest takie, powiedzmy, wymagające jak trzeba, tylko trzeba, jak się spodziewałem, tylko trzeba dokładniej obserwować otoczenie i w ogóle. Ten cukierek był tak. Wiecie co, no nawet nie będę, nie chcę mi się teraz tego wyciszać i w ogóle. Trudno przeżyjecie. Głupia myszka. No i cóż. Mamy dwa punkty kolejne. Czyli za mało, żeby się nauczyć tej wspaniałej sztuki. Chociaż chyba czyli tak będzie wymagane. Co, jak jeszcze co będzie potrzebne? Nie no. Wiecie co, no. Jest tyle tutaj fajnych rzeczy, że ja nawet nie wiem, czego bym chciał się nauczyć. Ale na pewno to jest konieczne, więc no, nauczę się już chociażby. Tak. Wracasz żywotem przez zdobywanie śmiercionego ciosu. Dobra. No nie no, widzę tyle przydatnych rzeczy, że... Wow. Nie wiem, jak to inaczej skomentować. No proszę, proszę, chyba mamy nowe obszary w końcu. Jakieś takie sensowniejsze nowe obszary. Dobra, po prostu... O Jezusie. Więc nie tylko obszary są nowe. Dobra, wiecie co? Widziałem, że jest okazja do zadania śmiertelnego ciosu, ale oczywiście nie wykorzystałem, więc... Pozwólcie, że zastosujemy to do odpoczynku i spróbujemy ten śmiertelny cios zadać. Swoją drogą możliwe, że to, co dzisiaj udało się osiągnąć, już wynagrodzi wam to wszystko, co ten zadecydowałem. Nie wiem, czy wam wspominałem, ale... Odcinki z Sekiro tak długo się wrzucałem w ogóle, że... No, chciałem spróbować... Chociaż trochę je ukrócić. O. Look, a smoke signal from the Great Castle Gate. Is it Lord Gyobu? Yes, that's definitely Gyobu the demon. Oh, she's not safe so long as that man guards her doors.
Proszę, proszę. Jakieś demoniki tutaj już wzywają, co? Dobra, nie mogę znaleźć tego wielkoluda, więc... Więc starcie zaczniemy w taki bardziej klasyczny sposób od eliminowania po cichu, chociaż jednego z nich. Albo od śmierci! Chodź, chodź, pokaż, no pokaż, no co potrafisz. Normalnie nawet nie wiem, co ja mam mówić o tym wszystkim. Rozumiem, że może w końcu zobaczycie w praktyce tą nową technikę kontrowania pchnięć. Dobra, nie zobaczycie. Teraz tylko muszę się tu jakoś wspiąć. Ale nie, jestem... Cóż, to w takim razie spróbujemy go ugrzeczwić w taki sposób. To było prostsze. A więc wniosek. Nie stosować shurikenów, kiedy ktoś mi podniesie gardę. Wow, ciężka sakiewka. A wybaczcie, tak przeklikamy, liczyłem na to, że to będzie lekka sakiewka. Już naprawiam swój błąd i czytamy opisa. Ciężka sakiewka. Sakwa ze sporą kwotą w środku. Można wydobyć ukryte w niej seny. I waga jest naprawdę obiecująca. No i jak to już było, że nie są tracone w chwili śmierci. No, teraz tableteczka na dzień dobry. I próbujemy się mierzyć z tym gościem. Nie wiem, czy jego ataki można odparowywać. No, można. Czyli jednak to, co słyszałem tak częściowo, okazuje się być prawdziwe, że nieistotne jest, jaki wielki jest nasz oponent. Każdy atak można odparować w jakikolwiek sposób. Jeśli to jest atak bronią, rzecz jasna. No, to było łatwiejsze niż się spodziewałem. Nie wiem, co się ze mną stało, ale... No, mogę najprościej określić, że jest nawet... Dobrze. A i właśnie, też będziemy musieli trochę cofnąć, gdyż przypomniałem sobie, że minęłem jednego kupca, którego chciałem wam pokazać. Więc zobaczymy ten ostatek i może się cofniemy już wtedy. Czyli, że... Look at this mountain of bodies. Ashina cannot be defended by more. Czyli, że... Aha! Nie, to już jest zrozumiałe, co i jak. Been a long time since that happened. Wait all you'd like. It'll do you no good. Czyli że on chce tej samej mocy, którą otrzymał wilk. Chociaż prędzej niż wilk powinien mówić do niego Sekiro. Więc to jest teraz jednoręki wilk. No a jak już wam wspominałem, Sekiro oznacza właśnie jednorękiego wilka, więc... Jak nic, jestem przekonany, że ten tytuł miał oznaczać to, jakbym mówił na bohatera w japońskiej wersji. Ale cóż, teraz muszę po prostu odpocząć już. I podróżujemy do... Które to było? A na pewno nie. To? Tak, tutaj. Mam nadzieję, że znajdę tego handlarza, gdyż... No, pamiętacie, jak wczoraj pokazywałem tego jednego gościa. Trochę go szukałem, a handlarza znalazłem dosłownie... Też tam wtedy znalazłem, ale jakoś tak w tempie nagrywania odcinka zapomniałem. No i cóż, dzisiejszy odcinek na pewno się spóźni, patrząc na to, że zapomniałem go nagrać przedwcześnie i dosłownie nagrałem go 20 przed 6. Więc wybaczcie, jak już to oglądacie, że tak się spóźniłem z tym wszystkim, no ale jednak. Jeszcze nie pamiętam, że był ten handlarz. Nie powiem wam dokładnie gdzie, ale pamiętam, że go gdzieś widziałem. Przynajmniej mam nadzieję. Że gdzieś tutaj był handlarz. Ja musiał gdzieś być. Jak sobie nie mogłem wyobrazić tak po prostu. Ja przysięgam, serio, tu gdzieś był ten handlarz. Albo jestem idiotem i mi się przywidziało, że kogoś widziałem.
Bo żeby nie było. W sumie dobra, no nie powinien chyba mówić handlarz, bo co NPC widziałem, chociaż. Będę miał swój własny kramik jakiś, więc. No, tak już samoistnie mi się skojarzyło, że to powinien pewnie jakiś handlarz czy coś. Gdzie ja go widziałem? Nie no, nie ma to jak widzieć jakiegoś NPC-a, a potem nie móc go znaleźć. Dlatego tym razem już tak serio. Wszyscy zebrani, oglądający ten odcinek, jeśli wiecie, gdzie jest ten NPC, o którym mówię, prosiłbym naprawdę już o napisanie, żadnych skrupułów na zasadzie a, poszukaj w okolicach tego, tego, że mały gdzieś tutaj. Nie, ja chcę bezpośrednią odpowiedź, gdzie jest ten NPC. Może on jest jeszcze wyżej, możliwe. Wiedziałem, że gdzieś go kojarzyłem, że jest. Normalnie ja to wiedziałem. Więc proszę, macie dowód, że znalazłem jakiegoś NPC-a. Ale jak ja mogę nie zapamiętać, że on jest tutaj? Care to purchase an offering. An offering? Indeed. I sell items to be offered to the dead, so they might rest in peace. From the looks of you, I'd wager you know a thing or two about death. Go ahead, buy an offering. Ja mówiłem, wygląda jak handlarz, jednak miałem rację. I... O, pastylki. Sakiewkę można kupić? Mi się wydaje, że to coś na zasadzie bardziej, że przechowaj pieniądze, ale petardy, Roberta. Ktoś mi tam wspominał o petardach, nie pamiętam gdzie, jak, kiedy, ale... Petardy z południa przywiezione z zamóż. Można zamontować je w procesie szyby dzięki szalonym się narzędziom, tak. Strzelałem ogłuszającym hukiem, który puszczy zwierzęta. Mały Robert i jego ojciec sprzedawali je, by zarobić na podróż, próbując przedłużyć życie Roberta. Przebili do Japonii, zaczęli wypytywać o moc nieumarłości. No... Nie będę nikogo okłamywał, mi zaskoczyło mnie to. I wiecie co, wezmę jedną sakiewkę, nawet jeśli na tym stracę. Ej, to można sprzedawać. Chyba dosłownie jak z gawlanem. Don't use that thing around here. You'll scare the crows. They're very intelligent. Leaps and bounds smarter than other animals. Cruelty won't be tolerated. Tak więc, wow. Miałem rację, co tylko, że to będzie handlarz. Aż czuję się, że aż tak użyję tego słowa, tak abstrakcyjnego w moim wykonaniu, że nie powinienem nigdy na nie zasłużyć, ale czuję się mądry. Chociaż tak jak wiem, że jestem ślepym idiotą, który nic nie potrafi zrozumieć i dobrze zrobić. Ale cóż, mam nadzieję, że chociaż teraz zaufaliście trochę w mojej inteligencji. Że rzeczywiście nie jestem aż takim głupkiem, jak możesz się prezentować, więc... No jej, do zaniedbanej świątyni i w ogóle montujemy nowe rzeczy. I swoją drogą też chciałem wam pokazać, jak działa teraz ten gościu, ten cały nieumarły, z którym ostatnio tam podeszliśmy i on zaoferował, że może być naszym workiem treningowym. Byłem tam u niego i ćwiczyłem nową technikę, tam też pokażę wam. Bo chyba nie widzieliście tej całej kontry pchnięcie. What is it? Petarda Shinobi. No. Narzędzie protezy z petardami Roberta. Zużywa symbol ducha. No klasycznie. Wywołuje wybuchowy blask. Tam błysk, nie blask. Który nad krótko oślepia wrogów i zadaje obrażenia posturze zwierząt. Fajnie. Ma szerokie frontalne pole działania i wpływa na wielu wrogów naraz. Nadaje się do tymczasowego unieruchomienia wrogów i skutecznie odstrasza zwierzęta. No. Super. Scott, I'm not known. Wiecie co, nie no, chciałem czekać, aż jeszcze ktoś się zaraz, żeby po prostu nie zmarnować okazji, ale... Aż mi tak szkoda tego rzeźbiarza, więc leczymy smoczy mur. Nie no, nie byłem w stanie po prostu dłużej tak słuchać tego rzęszenia i w ogóle. Ale zobacz jeszcze tę całą starszą kobietę. Matkę tego Inosuke'a jakoś tak. It seems the sculptor's dragon rod has been cured. Yes. Please, give this to him. O, mam dać sake z Ashino. O, super, nieźle. Butelka sake z Ashino otrzymano ode mnie. Sake to trunek, którym należy się dzielić. Ten napój, choć nie zawiera wody ze źródła, został zrobiony z najczystszych wód i cieszy się ogromną popularnością w końcu Ashino. It's his favorite tea. Herbata. It would be a fitting way to celebrate his return to health. Tak, herbata. Ja akurat wiem, czym jest sake, to był bodajże jakiś alkohol, czy ten narkotyk, nie jestem tu pewien czego z tych dwóch, ale na bazie ryżu. I brought tea. Did you now? Quite the busybody, aren't you?
Nie wiem, czy to jest dobry pomysł, ale dam mu je. Brought some tea. This tea smells pretty good. Suppose I'll have some. Nie. Oh, I needed that. This tea reminds me of Emma's father. O, historia. Emma's father. Dogen. He was an extraordinary Ojciec! Wow, tego się nie spodziewałem. He was also very well versed in mechanisms and devices. Better put, he was obsessed with mechanisms to the point wow. It tego bym się nie spodziewał, tak nie żartując. Didn't take much else seriously, but I owed him my life. And we could say that you owe him your life as well. What do you mean? When I lost my left arm, Dogen created that thing, which has now become your left arm. The first version was a complete work at all. Tyle historii. Then he remade it again and again, countless times. What? He told me I needed to practice with the prosthetic in order to use it properly. So Emma would pester me into carving her spinning tops and other toys. After much training of that sort, it came to be called a shinobi fang. In other words, that prosthetic arm is Dogen's legacy. His legacy? Oh. Oh, taka duża dawka. So much time has passed. Well, I have abandoned my shinobi ways. Wiedziałem, że on był shinobi. Not bear to abandon. Dobra. W sumie coś jeszcze? No matter what I do, thus is the... You'll understand. So... That is what I... A fitting come to me. I'll then... Dobra. Another time... I'll then... Czyli, że nie ma już nic więcej do powiedzenia, ale... Wow, tego się bym się nie spodziewał. I'm glad you've come. There was a dragon rot epidemic in Ashina once before. Back then, a cure was not achieved. I see. It is my hope that finally discover. Goodbye. Nie mogę się dowiedzieć o tym, że to. Nie mogę z nim pogadać o tym, że wiem, że to był jej ojciec i w ogóle. Jaki żal. Dobra, to wiecie co jeszcze. W sumie pójdziemy tylko może. Dobra, odtąd pójdziemy jeszcze tylko zobaczyć tego gościa i... No wybaczcie, że dzisiaj odcinek krótszy, ale jak nic muszę krótszy robić, bo... YouTube je po prostu przetwarza kilka godzin. Taka magia. Nie wiem, czy są bardziej wymagające od innych filmów, które nagrywam. Bo Darkest, nieważne jak długi, zresztą widzieliście pewnie już dzisiejszy prawie godzinny odcinek, albo na zasadzie, o, pojawiło się powiadomienie, albo na zasadzie obejrzeliście albo coś. Zobaczcie sobie 12 minut z przetwarzaniem ze wszystkim, 12 minut. Sekiro bez przetwarzania minimum godziny. Z przetwarzaniem kilka godzin. Nie no, idzie mi tak świetnie, że... Nie no, widzicie, ja jestem po prostu ekspertem od nieradzenia sobie z najłatwiejszymi sytuacjami. Ale nie zginę tu. I cóż, mamy czwarte narzędzie? Dobrze liczę? Jakie to piękne! Sekiro jak nic jest dalej moją ulubioną grą z tych filmów, które nagrywam. O, zobaczymy, czy on coś powie o tym, że jego matka nagle wyzdrowiała. Sir, I wanted to thank you for that bell's trouble. She kept muttering. Dobra, czyli że chyba nie będzie nic nowego, ale zobaczymy. Yes. Leciałem na jakiś fajny dialog czy coś, a nie dostałem nic. Dobra, wiecie co? Też weekendy są chyba najrzadziej używane. Ja chcę po prostu zobaczyć, jak to działa. Czy... O, no fajne, mam te takie fajerwerki przymocowane. Czyli tak to działa. Fajne. Może to nie to, czego się spodziewałem, szczerze. Ale... Wiecie co? Ciekawe, czy można coś zobaczyć... Wow, trochę dużo tego mam. Czyli, że to też działa z tym. Fajnie. Nawet lepiej to działa shurikena, moim skromnym zdaniem. Ale wiecie, ja tam mogę się nie znać w ogóle.
A więc cóż, moim zdaniem to już po prostu dzisiaj udało się osiągnąć tak dużo, że no super jest i w ogóle za 9 minut miała być publikacja tego odcinka, także no nie, tym razem się nie udało, ale ja się po prostu najchętniej pożegnam. Do zobaczenia już w następnych odcinkach z Sekiro i mam nadzieję, że już ślepota mnie nie złapie. No więc cóż, do zobaczenia później. Hej!